cześć, witam Was cieplutko. Właśnie wracam z małego wypadu, a mianowicie byłem sobie obejrzeć ruiny zamku w Obrownikach. Zamek, właściwie warownia, zamek, warownia, właściwie warownia należała do Kazimierza Wielkiego, który, jak dobrze doskonale wiemy wszyscy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. Ale cóż z tego, skoro Szwedzi co nie spalili, to wyburzyli. I tyle możemy zawdzięczać tutaj Szwedom. W zasadzie to burzliwe były losy tego zamku. Przechodził z rąk do rąk. Ale tu postawię na razie kropkę. Teraz intro i zapraszam do oglądania. Zamek w Obrownikach powstał około XIV wieku. Jego fundatora był książę Dobrzyński Władysław Grabacz. Był siedzibą książęcą starostów książęcych, wójtów krzyżackich i starostów królewskich. Władysław Opolczyk sprzedał właśnie tą całą warownię. W 1392 roku zakonowi krzyżackiemu. Natomiast w 1405 Władysław Jagiełło tutaj odkupił całą tą warownię. Niech tylko przejdę. Odkupił całą tą warownię razem z tutaj okolicznymi ziemiami i z wsią Bobrowniki. Jednak 4 lata później, po ataku na warownię i zburzeniu części murów przez artylerię tutaj krzyżacką, przeszedł w ręce zakonne. Po czym prawdopodobnie latem 1410 roku powrócił pod polskie władanie. Zamek ten był w polskim władaniu dosyć długo, nie wiem czy nie do końca, i służył jako zamek, no warownia, służyła jako więzienie dla rycerzy krzyżackich. Ruiny do dnia dzisiejszego praktycznie nie posiadają właściciela. Trwają próby przejęcia zamku przez gminę Bobrowniki. Czy to się uda, czy nie, to ciężko mi to powiedzieć. Ale zamek popada w ruinę praktycznie cały czas. Jeżeli chcecie poznać historię tego zamku, to oczywiście odsyłam do internetu. On ma faktycznie burzliwe dzieje.
Ja z tego miejsca się z Wami chciałbym pożegnać, życząc Wam wszystkiego dobrego. Zrobiło się ciepło, 32 stopnie, także gorąco. Powiem Wam, że któryś raz jadę tą drogą z Włocławka w kierunku Płocka i zawsze jestem zachwycony tymi widokami tutaj. Niesamowite. Normalnie Wisła, na drugiej stronie brzeg idzie lekko do góry. Coś fantastycznego.